Dołącz do tych, którym bliska jest idea Radia Wnet. I wspieraj regularnie swoje radio. Na zrzutka.pl / wspieraj Radio Wnet. A gościem poranka Wnet jest pan Marek Suski, poseł Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, panie pośle. Witam panią, witam państwa. Panie pośle, no to jak było z tymi kamieniami milowymi? Bo mamy z jednej strony Solidarną Polskę, która mówi, że nikt z nimi tych kamieni milowych nie ustalał. Z drugiej strony mamy wypowiedź pana premiera Mateusza Morawieckiego, że te wszystkie kamienie milowe zostały zatwierdzone 30 kwietnia 2021 roku. To jak to było, panie pośle, z tymi kamieniami? Nie wiem, to trzeba pytać tych, którzy się wypowiadają. Ze mną nikt tego nie uzgadniał i ja się dowiedziałem o niektórych z mediów. Z niektórych mediów, no ale przecież jakiś... O niektórych kamieniach. O niektórych kamieniach z niektórych mediów, ale to ta data 30 kwietnia 2021 rok, to rozumiem, że to wtedy wszystko było w tych dokumentach. Nie wiem, ja nie widziałem tych dokumentów, nie wypowiadam się. Rozumiem, a jeżeli nie widział pan tych ustaleń, to co pan o nich sądzi w takim razie, że wypłata tych unijnych pieniędzy, Fundusz Odbudowy, Krajowy Plan Odbudowy jest warunkowana poszczególnymi kamieniami, poszczególnymi rozwiązaniami? Co pan sądzi właśnie o tym, że Polska musi takie, a nie inne spełniać? Prawdę mówiąc, to chyba chodzi o to, żebyśmy tych pieniędzy nie dostali, bo Unia stawia nam warunki, można powiedzieć, taki tor przeszkód przed Polską. Jeżeli słyszymy, że mamy dostać pieniądze dopiero po ich spełnieniu, no to jeżeli tam jest mowa o 35 roku, odejściu od samochodów spalinowych, no to co po 35 roku dostaniemy te pieniądze? Ja tutaj twierdzę, że Unia po prostu stawia nam warunki nie do spełnienia, sama nic nie daje. To jest taka gra w kotka i myszkę po to tylko, żebyśmy czuli się gorsi, a Unia Europejska, że tak powiem, ma być tą lepszą, tą wspaniałą, która nam dyktuje, jak mamy żyć, a jak żyjemy inaczej, to znaczy, że jesteśmy gorsi. Ja przypominam sobie piękną ideę Schumana, kiedy powstawała wspólnota gospodarcza węgla i stali. Państwa miały tworzyć partnerską wspólnotę, miały się wspierać gospodarczo. Miało to wszystko funkcjonować dla konkurencyjności gospodarki europejskiej. No dzisiaj, jak patrzymy, no to stal jest produkowana za granicą, sprowadzana z Chin czy z różnych innych miejsc. Węgiel jest brudnym wrogiem, zaciekle zwalczanym przez Unię Europejską przy pomocy takiego klucza. Brudny węgiel, CO2, zatrucie atmosfery. Tak, panie pośle, ale to ja jeszcze wrócę do tych kamieni milowych, bo o nich się bardzo dużo mówi w przestrzeni publicznej. Pan jest posłem zasiadającym w polskim parlamencie. Jak był przyjmowany Krajowy Plan Odbudowy, to posłowie, dostając do analizy KPO, dostając dokument do ręki, rozumiem, że nie mieliśmy tych kamieni milowych, one były negocjowane. Teraz dopiero po tych negocjacjach otrzymaliśmy taki pakiet tego, co tam w tych kamieniach milowych jest. My głosowaliśmy za KPO, słyszeliśmy o jednym warunku. O jakim? Że ma być likwidowana Izba Dyscyplinarna w sądzie i nie było tam 300 iluś stron całej książki życzeń i zażaleń. Więc no, to jest moim zdaniem gra Unii Europejskiej. To skąd panie pośle, wejść na głowę. Rozumiem. To skąd w takim razie pojawiła się w wypowiedzi premiera Mateusza Morawieckiego ta data 30 kwietnia, że wszystkie kamienie milowe zostały tam zatwierdzone? Proszę pytać premiera. To oczywiście będziemy, bo informacje są rozbieżne. Panie pośle, a jak w takiej sytuacji odnosi pan się do uchwał i do tych zarzutów podnoszonych przez Solidarną Polskę? Czy pan się podpisuje pod tymi uchwałami, pod tymi słowami Solidarnej Polski?
Ja nie jestem w Solidarnej Polsce i tych uchwał nie znam, ja tylko słyszę ich omówienie, więc trudno mi się odnieść i powiedzieć, że popieram coś, czego nie czytałem w szczegółach. Natomiast rzeczywiście to, co się wydarzyło i te wypowiedzi i ta tak naprawdę zaciekła walka z Polską, rzekomo z powodu braku praworządności, to jest rzecz niesłychana. Unia Europejska dzisiaj bardziej walczy z Polską niż z agresją Rosji na Ukrainie. To dla mnie jest po prostu rzecz szokująca i to tak naprawdę zmierza chyba do rozbicia Unii Europejskiej, do powrotu na te tory, które miały być przez Unię Europejską właśnie rozebrane, a ta droga próby dominacji jednych nad drugimi zawsze doprowadza do wojny w Europie. Dzisiaj tak naprawdę to, co dzieje się w Unii, jak postępuje Unia w stosunku do Polski, czy tam brukselska administracja inspirowana prawdopodobnie Rosją też zresztą, ale Niemcami i Francją, tak naprawdę zmierza do rozpadu Unii Europejskiej i albo będziemy państwem podporządkowanym Unii, czyli takim, tak jak kiedyś w jakimś wewnętrznym terytorium skazanym na gorsze traktowanie, albo po prostu ta Unia się rozleci. I to dla mnie jest smutne, bo sam byłem za tym, żebyśmy przystąpili do Unii, ale to mi przypomina taką historię żartobliwą w czasach PRL-u, choć smutną, kiedy szliśmy do wojska, bo wtedy był, można powiedzieć, taki pobór. Wszyscy musieli iść do wojska. Na bramie wisiał taki napis "Witamy", a po przejściu z drugiej strony był napis "Już cię mamy". I to przypomina mi właśnie dzisiejsze postępowanie Unii wobec Polski. A kiedy pan myśli, dostaniemy jakiekolwiek pieniądze z KPO? Jaki jest termin, jaka jest data? To nie ma żadnego terminu, bo jak słyszymy, że mamy dostać po spełnieniu wszystkich warunków, a warunki są wybiegające w przód na wiele lat, to gdyby to czytać wprost, to wcale nie dostaniemy tych pieniędzy. I mówi pan to z takim spokojem, panie pośle? Nie, ja jestem wewnętrznie wściekły na Unię, ale co mam zrobić? Mówię to ze spokojem, no bo... Ale zupełnie co innego słyszymy z ust przedstawicieli rządu, że pieniądze najprawdopodobniej będą już na jesieni, że będą poszczególne transze, słuchając wypowiedzi przedstawiciela Ministerstwa Spraw Zagranicznych, też mówią z pełnym spokojem, że Komisja Europejska nie ma zastrzeżeń do spraw związanych z sądownictwem i że te pieniądze w najbliższym czasie do nas trafią, panie pośle. To skąd ta wściekłość, skąd to zaniepokojenie? No stąd, że po prostu Unia nas traktuje jak gorszy naród i dlatego jestem wściekły, bo ja kocham Polskę i jak ktoś na Polskę w ten sposób napada, oskarżając o rzeczy, które nie mają miejsca i mówiąc, że nie dostaniemy pieniędzy, bo w Polsce jest tak i tak, a tak nie jest, no to jestem wściekły po prostu, no bo to jest oskarżanie bezpodstawne mojego kraju przez inną administrację, nawet nie bardzo sprecyzowaną. Kto za tym stoi? No bo tam nie ma poszczególnych nazwisk, tylko są jakieś ustalenia ogólne i tak dalej. A co do tego, czy dostaniemy, no ja bardzo bym chciał, żebyśmy dostali te pieniądze. Ja przypominam, że to jest większość z tych pieniędzy, to jest pożyczka, którą rząd polski podżyrował i jednocześnie, no jeżeli ma być tak, że może zaczniemy spłacać raty tej pożyczki, zanim dostaniemy te pieniądze, no to to jest po prostu rzecz niebywała. Ja życzę Polsce, żebyśmy te pieniądze dostali. Trzymam kciuki za nasz rząd, ten rząd popieram, ale Unii już całkowicie nie wierzę. Po prostu straciłem zaufanie do Unii. No przepraszam bardzo, no ja mam prawo do swoich odczuć. Tak, ma pan oczywiście prawo do swoich odczuć, tylko że te pieniądze po prostu nam się należą i oczywiście, te kamienie milowe raptem się pojawiły, i mamy po prostu w przestrzeni publicznej chaos informacyjny związany z tym. Panie redaktor i szanowni państwo, i dlatego jestem wściekły, bo te pieniądze nam się należą, a przed nami jest po prostu tor przeszkód i mówi nam się, jak tego nie spełnicie. A to są takie, można powiedzieć, rzeczy
które łatwo nie jest spełnić i szybko się nie da spełnić. Więc jak odczytywać tego rodzaju postępowanie wobec Polski? No tak jak powiedziałem, Unia bardziej walczy z Polską niż z agresją Rosji na Ukrainie. Pojawiły się także takie informacje, panie pośle, że te zobowiązania de facto zaciągał w imieniu polskiego rządu Grzegorz Puda, że to były jednostronnie zaciągnięte zobowiązania przez ministra, że to nie były zobowiązania właśnie konsultowane w ramach koalicji. Mówię tutaj oczywiście między innymi o samochodach spalinowych, czy w ogóle o Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. Tak było w rzeczywistości. Kto zaciągał te zobowiązania, panie pośle? Ja nie brałem udziału w negocjacjach, więc nie potrafię odpowiedzieć. Natomiast wiem, że resorty w swoich dziedzinach konsultowały te zmiany i te kamienie milowe. Część z nich jest rzeczywiście taka, która w jakimś sensie służy rozwojowi polskiej gospodarki. Natomiast nie wiem, czy to było łącznie złożone, jak przebiegała dyskusja. Nie jestem członkiem Rady Ministrów, więc nie brałem udziału w posiedzeniach. Nie są mi znane szczegóły rozmów koalicyjnych. Nie będę się na ten temat wypowiadał, bo nie wiem, jak jest. Mamy kryzys w koalicji rządzącej pomiędzy PiS-em a Solidarną Polską? No na to wygląda. Jak go będą państwo rozwiązywać? Przez rozmowy i negocjacje. To na pewno bardzo ważne i bardzo istotne, ale Solidarna Polska w swoich oświadczeniach i w swojej retoryce, w swoim dyskursie jest bardzo ostra. W bardzo krytycznych słowach wypowiadają się ministrowie rządu. Ale tak jak powiedziałem, każdy ma prawo do swojej oceny. Solidarna Polska nie jest Prawem i Sprawiedliwością. A jak pani słyszy, ja jestem w Prawie i Sprawiedliwości. W Prawie i Sprawiedliwości. Ale podobnie mówi pan do Solidarnej Polski, jeżeli chodzi też o te kamienie milowe i o te rozwiązania. Zachwycony kamieniami milowymi i tym, jakie warunki nam stawia Unia, więc trudno się dziwić, że nasi koalicjanci nie wpadają w euforię po ogłoszeniu tych kamieni milowych. Dzisiaj też ważna sprawa, ponieważ dzisiaj ma odbyć się posiedzenie rządu, a także w konsekwencji później na pewno ustawa. Chodzi o rządowy plan zakładający zmniejszenie cen za węgiel. Jak pan widzi tę procedurę, panie pośle, jakie rozwiązania powinny być wprowadzone dla obywateli? Jest przygotowywany cały pakiet rozwiązań, które mają pozwolić na obniżenie cen, zbicie tej, można powiedzieć, niesłychanej spekulacyjnej górki, bo kopalnie sprzedają węgiel znacznie taniej, nawet kilkakrotnie taniej niż później można nabyć węgiel na rynku. Jest tutaj przygotowany cały pakiet od iluś, no, można powiedzieć, od samego początku agresji na Ukrainę przez Rosję. Te prace zostały podjęte i są pewne rozwiązania. Ja oczywiście nie mogę wybiegać przed szereg. Poczekamy na ustalenia rządu, ale wiem, że takie rozwiązania są przygotowane i myślę, że nie będzie oczywiście łatwo, ale damy radę i węgiel będzie. Węgiel będzie, tym bardziej, że Polska tych zasobów ma bardzo dużo, panie pośle, i my to wydobywanie powinniśmy wznowić, ale jeszcze dopytam pana, jeżeli rozmawiamy... Mamy rzeczywiście zasobów dużo, tylko tak jak powiedziałem, węgiel jest brudnym wrogiem zwalczanym przez Unię Europejską z zaciekłością i podczas rządów Platformy likwidowano kopalnie, strzelano do górników, którzy bronili swoich miejsc pracy, nie inwestowano w nowe ściany, nie wybudowano nowych kopalń. No i później pojawił się ten pomysł uzależnienia Europy od surowców rosyjskich. Uważam, że to, że sprowadzano węgiel do Europy z Rosji, to był jeden z elementów tego uzależniania od rosyjskich surowców. Gwarancja dla Putina, że będzie prowadził wojnę, a Europa będzie sparaliżowana. I dzisiaj na naszych oczach rzeczywiście to się dzieje. Natomiast my
staraliśmy się przynajmniej zachować ten potencjał. No i byliśmy wściekle atakowani przez naszą opozycję również. Ja pamiętam, jak przed ambasadą rosyjską był protest po wybuchu wojny i co skandowali ci organizatorzy z KOD-u i tam z Platformy, którzy stali na mównicy, natychmiast zamknąć przysyłanie węgla, że Polska kupuje węgiel. Tak. A ja przypominam, żadna spółka Skarbu Państwa nie kupowała węgla rosyjskiego. Korzystaliśmy z naszych zasobów. No a kiedy rzeczywiście rząd się zdecydował, no to na Komisji Energii na ten temat, kiedy była dyskusja, to ci sami przedstawiciele tych samych partii, KOD-u, tam Platformy, PSL-u nas atakowali za to, że są problemy z węglem. A jeżeli mówimy o węglu, to jeszcze na koniec... Realizacja polityki rosyjskiej, polityki Putina w stosunku do Polski. Cyniczne po prostu przeciw Polsce działanie opozycji. Na koniec jeszcze pytanie odnośnie właśnie węgla, dostarczania węgla przez przekop Mierzei Wiślanej. Jak pan to widzi? Bo wiemy, że takie rozmowy się toczą, czy takie pomysły się pojawiają, jeżeli chodzi o wykorzystanie przekopu Mierzei Wiślanej w dostarczaniu do Polski węgla opałowego. Skąd ten węgiel miałby być importowany i po co nam ten węgiel opałowy, panie pośle? Dlatego, że zwiększenie wydobycia w polskich kopalniach jest możliwe, ale nie o tyle, ile brakuje przynajmniej na tą zimę. Więc a ile nam brakuje na tą zimę? No, są tam różne szacunki, ale tyle jesteśmy w stanie sprowadzić. Natomiast jest pewna granica przeładunku portów. Stąd też powstał pomysł, żeby przynajmniej zrobić analizę, czy jest to możliwe, żeby część węgla była rozładowywana na redzie, przeładowywana na barki i barkami przewieziona. Ten przekop ma być otwarty już we wrześniu i przewożona do portów, które do tej pory były przez Rosję odcięte od możliwości przyjmowania towarów. Słyszałem słowa krytyki, że te statki przecież nie przepłyną przez Mierzeję, że tam jest za płytko. A ci, którzy to krytykują, pominęli fakt, że mówiłem o przewożeniu przez barki, które mają zanurzenie 2 metry, może tam. No jakie kierunki miałyby być importu tego węgla, panie pośle? Z różnych państw. Z różnych państw na świecie. A przede wszystkim? Nie wiem przede wszystkim z jakiego, no bo to dopiero po kontraktach będzie można powiedzieć z jakiego najwięcej, ale z kilku państw różnych, niestety odległych. No, niestety odległych i odległy też od naszego studia, bo przez telefon mówił do państwa Marek Suski, poseł Prawa i Sprawiedliwości, były szef gabinetu politycznego prezesa Rady Ministrów. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego, pozdrawiam. Wspieraj regularnie swoje radio na zrzutka.pl/wspierajradiownet. Już od 12 lat robimy radio, a tworzycie je przede wszystkim wy, słuchacze i przyjaciele Radia Wnet. Bardzo dziękujemy za Państwa dotychczasowe wsparcie. To tylko dzięki niemu udało nam się stworzyć tak silną społeczność i tylko dzięki niemu wciąż możemy się rozwijać. Wasza regularna pomoc na zrzutka.pl pomoże nam pokryć stałe koszty związane z utrzymaniem nowo powstałych nadajników, a także studiów w Polsce i za granicą. Pomoże nam także polepszyć nasze programy. Obecnie Radio Wnet nadaje w 8 miastach wojewódzkich, ale do tego ma 11 studiów zagranicznych, a ramówkę radia wypełnia około 50 programów autorskich. I będziemy dalej rozwijać Radio Wnet, bo chęci i ambicji już nie można zatrzymać. Dzięki regularnej pomocy od naszych słuchaczy będziemy mogli kontynuować główną misję radia jako źródła informacji z Polski, ze świata i z kosmosu w moich audycjach. Państwa wsparcie wzmocni w nas radość i chęć tworzenia radia i do tego przyjemność dopowiadania Państwu o tym, co dzieje się w Polsce i na świecie. Dołącz do tych, którym bliska jest idea Radia Wnet. I wspieraj regularnie swoje radio na zrzutka.pl/wspierajradiownet.